Ja myślę, że jeżeli opozycja, jeśli ma możliwości pokazania, że rząd nie ma większości, a nawet ma możliwości obalenia rządu, to do tego powinna dążyć, bo rzeczą opozycji jest to, żeby rządzić, a nie to, żeby suflować rządowi, bo tak jest, chyba że opozycja lubi siedzieć w ławach sejmowych i nic nie robić. No dobrze, ale to jest takie podejście pod tytułem na złość rządowi odmrożę sobie uszy, bo to jest blokowanie olbrzymich środków nie dla rządu, tylko dla Polski. Nie, dlatego że jest kwestia, jak najważniejszą rzeczą jest, jak te środki zostaną wydane. Nikt nie kwestionował konieczności w latach 70., że Polska powinna się zadłużyć, żeby robić inwestycje w kraju. Ale jak pan pierwszy sekretarz Edward Gierek pożyczył kilkadziesiąt miliardów dolarów, po czym zainwestował w idiotyczne projekty, które spłacały następne dwa pokolenia Polaków, no to nie było rozsądne. Ja już wolałbym tych pieniędzy nie mieć, niż je zmarnować. I tu jest pies pogrzebany. Panie tak, tu jest pies pogrzebany. My nie mówimy, że środki są nam niepotrzebne. Są Polakom bardzo potrzebne. Tylko musi być dyskusja, poważna dyskusja, bo nikt w tym rządzie nie ma żadnego doświadczenia w inwestowaniu tak ogromnych sum pieniędzy. Ej, no przepraszam bardzo, ale jesteśmy absolutnie na pierwszym miejscu i to przez instytucje europejskie chwaleni w wydawaniu środków unijnych w ciągu ostatnich 5 lat, także chyba aż tak źle nie jest. Panie redaktor, myli dwie sprawy, dlatego że jeśli chodzi o inwestycje, poziom inwestycji, który miał pan premier Morawiecki w 2015 roku, mówił o 25%, a jest na 17%. I jesteśmy, mamy mnóstwo... Mamy tak chwalą? Chodzi o to, że my jeszcze 40% środków, które były przeznaczone w poprzedniej, na poprzednim etapie, w poprzedniej perspektywie finansowej na rolnictwo nie zostało wydanych. No to już jest ostatni moment. Na przykład. No ale, europejskie raczej mówiły, że jesteście w ogonie. Nie, bynajmniej. Natomiast jeśli chodzi, nie ma rzeczywiście tego, co na przykład się dzieje na Węgrzech, gdy te środki są wydawane w sposób niezgodny z prawem. I tutaj się zgadzam. Tutaj rządu nie krytykuję. Tylko mówię, że są jeszcze środki niewykorzystane, które powinny być wykorzystane, a poza tym tutaj nie jest kwestia czy będziemy to wydawać zgodnie z prawem, tylko czy zainwestujemy te pieniądze w sposób rozsądny. A to jest zupełnie inna kwestia i tutaj jest duży znak zapytania.